wszystkich Państwa bardzo serdecznie podczas 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpocznie się odegraniem hymnu państwowego. Proszę reprezentacyjną orkiestrę dętą ziemi puckiej o odegranie hymnu. Do hymnu. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tu dziś, aby uczcić niezwykle istotne wydarzenie w naszej polskiej historii. Odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. W II Rzeczpospolitej dnia 11 listopada odbywały się defilady wojskowe, msze święte w intencji ojczyzny, uroczystości na szczeblu państwowym. Po przewrocie majowym dokonanym przez marszałka Piłsudskiego w 1926 roku obchody kolejnych rocznic miały charakter ściśle wojskowy. Dzień ten uzyskał rangę święta państwowego dopiero w 1937 roku i już po 2 latach oficjalnie świętowanie zostało zakazane. Zakazy czasu okupacji hitlerowskiej i czasu socjalistycznej Polski miały spowodować, iż naród zapomni. I nie udało się. Święto obchodzone dzisiaj zostało przywrócone przez Sejm IX kadencji w roku 1989 jako Narodowe Święto Niepodległości. I dziś ma nowy wymiar. Przypomina o zniewoleniu naszej ojczyzny, ale uświadamia jednocześnie jej dzisiejszą wielkość i znaczenie. Uświadamia, że w wolnym kraju, jako wolni ludzie, mamy prawo wyboru i mamy szansę na realizację swoich marzeń. Że możemy podtrzymywać tradycje narodowe, pielęgnować je i mamy obowiązek przekazywać je młodszym pokoleniom. Dziś na szczęście nie trzeba przelewać krwi za ojczyznę, ale o przelanej krwi należy pamiętać. Współczesny patriotyzm zyskał znacznie szerszy wachlarz. Poza przypominaniem tradycji narodowych, historii i uczestnictwem w wydarzeniach rocznicowych, to dzielenie się dumą z bycia Polakiem. Polski patriota cieszy się z osiągnięć polskiej nauki, kultury czy sportu. Cieszy go rozwój kraju, podziwia polskie krajobrazy, przyrodę, opowiada o nich zagranicznym kolegom. Pamięta o obywatelskich obowiązkach. Potrafi też zatańczyć poloneza, jak wczoraj na rynku uczniowie naszej szkoły podstawowej, czy zaśpiewać polskie pieśni, jak wczoraj i dziś uczniowie publicznego gimnazjum. Ale nie moglibyśmy tego wszystkiego robić, gdyby nie wolność odzyskana dzięki takim niezłomnym ludziom jak Józef Piłsudski czy bohater z pomnika Antoni Abraham. W dniu, w którym Józef Piłsudski zostaje naczelnym dowódcą wojsk polskich, następnie obejmuje urząd tymczasowego naczelnika państwa, sytuacja tu w Pucku i na ziemi puckiej jest jeszcze niejasna. Niepewny jest kształt granicy polsko-niemieckiej. Pierwszy słup graniczny z napisem Deutschland, Polska, staje u ujścia Piaśnicy 28 czerwca 1919 roku. Zaś oficjalne przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Polski następuje dopiero 10 lutego 1920 roku w dniu symbolicznych zaślubin Polski z morzem tu w Pucku. W tym czasie nasze miasto liczy około 2700 mieszkańców, w tym 20% ludności niemieckiej. 88% stanowią rzymscy katolicy, 10% ewangelicy, 1% Żydzi. Puck nadal jest stolicą powiatu puckiego. Od grudnia 1926 roku już powiatu morskiego. 2 lata później następuje zmiana siedziby na Wejherowo. Władzę w mieście w tym czasie sprawuje 12-osobowa Rada Miasta z przewodniczącym Konradem Kopickim i z burmistrzem Henrykiem Wanner. Po nim krótko godność tę piastuje Antoni Miotk. Po 10 lutym 1920 roku Puck staje się siedzibą dowództwa marynarki wojennej i jest jedynym portem wojennym Rzeczpospolitej, jak za króla Zygmunta Augusta i Jana Wejhera. I nadal zamieszkuje go wówczas głównie ludność kaszubska, której przedstawiciele,
Antoni Abraham, rodem ze Zdrady, i Tomasz Rogala z Wiela, w obronie tego ludu i tych ziem dla Polski, docierają do Paryża. Dowodzą tam polskości Pomorza. Głośno rozmawiają po kaszubsku, by udowodnić, że to język zbliżony do polskiego. Wcześniej na jednym z wieców Abraham oświadcza: nie jesteśmy Niemcami, tylko czujemy się dziś tak jak i dawniej Polakami. Krętactwa gazet, że jesteśmy Niemcami, uważamy za ciężką zniewagę i stanowczo przeciwko temu protestujemy. W rozmowie z Lloydem George'em i Thomasem Wilsonem zdeterminowany trybun Kaszubów uderza pięścią w stół i kategorycznie żąda przyłączenia Pomorza do Polski. Tak zdecydowana postawa delegacji kaszubskiej ułatwia polskiej dyplomacji ostre domaganie się dostępu do morza. I tak się dzieje, jak wiemy. Od prawie 96 lat również tu w Pucku cieszymy się polskim wybrzeżem. I na koniec chwała tym wszystkim, dzięki którym możemy dziś żyć w niepodległej ojczyźnie. A teraz proszę o wystąpienie dowódcę garnizonu Władysławowo, komandora porucznika Mariusza Kuchtę. Szanowna pani burmistrz, włodarze miasta, zgromadzeni goście, żołnierze. Stajemy tutaj razem, aby uczcić pamięć naszych bohaterskich przodków, którzy 97 lat temu po klęsce Cesarstwa Niemieckiego, Austro-Węgierskiego i Carskiej Rosji zdołało podnieść Polskę po 123 latach niebytu na mapie Europy. Lata niewoli i zaborów odcisnęły duże piętno na naszych przodkach, ale dzięki temu ich determinacja i pragnienie wolności były jeszcze większe. Dążenie do niepodległości u boku Napoleona i w okresie powstań narodowych stało się podatnym gruntem do wzrostu narodowej tożsamości naszych poprzedników. Rok 1914, rok wybuchu, wtedy namawiano Wielkiej Wojny, stał się punktem zwrotnym na drodze do odzyskania niepodległości. Zaborcy, którzy na każdym kroku tłumili polskość naszych przodków, w obliczu braków kadrowych zaczęli powoływać swoje szeregi Polaków. Dzięki temu wyszkoliła się kadra, która w przyszłości zasiliła armię odrodzonej Rzeczpospolitej. Armię pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego. Szanowni Państwo, 11 listopada jest datą, która w sercach wszystkich Polaków jest najważniejsza. Każdemu rodakowi po usłyszeniu tej daty przychodzą na usta słowa: wolność i niepodległość. Pamiętajcie o tym, szczególnie wy, droga młodzieży. Wy jesteście naszą przyszłością i wy, w co głęboko wierzę, będziecie godnymi spadkobiercami niepodległościowych tradycji naszych przodków, które w przyszłości przekażecie kolejnym pokoleniom. Dziękuję. A teraz proszę o odczytanie niepodległościowego apelu pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Pucka, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu pod pomnikiem Antoniego Abrahama, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wariusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego,
Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Armii Wojska Polskiego oraz Polskiego Państwa Podziemnego i Powojennego Podziemnego Niepodległościowego. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy 31. i 32. pogranicza Hel, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu. Do was zwracam się, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej teren. Cześć i powieść! Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, salwa honorowa. Wójt gminy Puck.